Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komuniści zrobili atak na wszystkich frontach. Teraz całe to spotkanie partii socjalistycznej, które się odbyło, te przemówienia Clintona, Baracka Obamy, Bidena i tak dalej, no to wszystko było orkiestra po prostu nieprawdopodobna, atak na kapitalistyczną Amerykę, atak na demokratyczną Amerykę jest robiony przez kiedyś demokratów, a dzisiaj socjalistów. No i lewactwo ciągle oskarża Amerykę. Lewactwo oskarża Amerykę. No, kiedy komuniści przyjechali z Niemiec, tak zwana szkoła frankfurcka, no to już to się zaczęło. Później dzieci, kwiaty, komuniści. To następna była fala. 35-36 lat temu Jean Kirkpatrick, no, jak było spotkanie republikanów w 1984 roku na konwencji republikanów, no to właśnie mówiła, że lewicowa frakcja Partii Demokratycznej po prostu ma taki zły nawyk, niedobry nawyk oskarżania Ameryki, polityki amerykańskiej, polityki zagranicznej. No ona była ambasadorką w Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i właśnie mówiła o tych rzeczach, że jeżeli sowiecka agresja była na przykład na Afganistan, no to komuniści oskarżali i walczyli z Ameryką. Kiedy Iran miał tą sytuację, kiedy było okupowana czy zajęta ambasada i Chomeini zajął, komuniści oskarżali Amerykę. Kiedy były jakieś problemy z sojusznikami, komuniści oskarżali Amerykę. Także to już 35-40 lat temu ciągle tylko kopali Amerykę od strony polityki zagranicznej. Teraz jest dużo gorzej. Teraz już nie jest tym celem sama polityka zagraniczna, tylko już jest cała Ameryka. Jest cała Ameryka. Historia amerykańska, instytucje amerykańskie, kultura amerykańska, miejsce Ameryki na całym świecie. Także to już jest atak na całość, po prostu zniszczyć Amerykę. To jest główne zadanie socjalistów, rozwalić Amerykę od środka. Także jeżeli jesteś Polakiem, jeżeli jesteś Polką i będziesz głosowała 3 listopada, no to zdecydowanie nie głosuj na socjalistów. Głosowanie na socjalistów, głosowanie na Bidena, no to jest koniec znanej Ameryki. To wszystko, tak jak wspominałem, zaczynało się już lata temu. Ale ta totalny atak na Amerykę, no to takim znanym przykładem to jest projekt 1619. Projekt 1619, no to jest rok 1916, no i część tych socjalistów, szczególnie kolorowych socjalistów, mówi, że to jest początek Ameryki, tej niewolniczej Ameryki, no bo w 1619 roku do Virginii przywieziono pierwszych niewolników złapanych przez Portugalczyków gdzieś tam w Angolii. No ale to prawda jest taka, że Murzynów łapali Murzyni i sprzedawali za broń, bo wszystkie te wojenne plemiona, które są wysocy Murzyni, to łapali wszystkich tych farmerów. Nie chcieli zabijać tych żołnierzy, czy nie chcieli zabijać innych wojowników, no to ich sprzedawali, szczególnie, że niewolnictwo było popularne w Afryce, do tej pory jest popularne, no ale oskarżają Amerykę. No i nie wiadomo, dlaczego oskarżają Amerykę, no bo wtedy to były kolonie angielskie. Ameryka odłączyła się od Londynu, można powiedzieć, w 1776 roku. Za 80 lat
po odłączeniu się to była wielka wojna, można powiedzieć, bratobórcza w 1862 roku, gdzie zginęło 500 tysięcy białych żołnierzy. No ale to komunistom nie przeszkadza, żeby kłamać, że Ameryka jest zbudowana na niewolnictwie, na tym przy i wzięli za punkt odniesienia 1619 rok. Nie biorą pod uwagę tego, że wszystko jest pod kątem rasowym, że nawet dzisiejsze to rozłączenie finansowe, no to jest po prostu jak czarny, to biedny, jak biały, no to jest bogaty, no ale to nie biorą pod uwagę też układów rodzinnych, tak, nie biorą pod uwagę jak są wychowywani ludzie, jak żyją. Na dzień dzisiejszy 80% dzieci murzyńskich nie zna ojców, no to jest dlatego, że po prostu jest to lepiej urzędy pomagające samotnym matkom dbają o to, żeby nie było ojców, no bo wtedy jest mniej pieniędzy. Ten cały projekt 1619 nie bierze pod uwagę kompletnie innych emigrantów. Trzeba popatrzeć jednak, że Ameryka to jest złożona nie tylko z niewolników, no ale są biali. Przez długie okresy Irlandczycy przyjeżdżali, musieli płacić za przewóz statkiem. Polacy, chrześcijanie, Europejczycy, Rusy, Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Cała Ameryka jest pełna emigrantów. Do tej pory przyjeżdżają Afrykańczycy, no i oni od razu inaczej się ustawiają. Większość ludzi z Afryki, nawet czarnych czy białych, no to szybciej się ustawiają niż lokalni czarnoskórzy od pokoleń, którzy tłumaczą, że powinny być reparacje jakieś tam za to niewolnictwo, no tyle tylko, że nie wiadomo kto komu i jak ma płacić, tak? Najważniejsze jest to, że wszyscy mają płacić i wszyscy, jedna grupa ma płacić, a jedna grupa ma zabierać, tak? No bo to by było w podatkach. Jeżeli jesteś białym, to płacisz podatki, jeżeli jesteś czarnym i twoi rodzice przyjechali 10 lat temu, czy sam przyjechałeś 10 lat temu, to pod konto kolory skóry dostajesz pieniądze za reparacje, także to jest totalny rasizm, po prostu nieprawdopodobny. No i to ironia losu to jest taka, że te wszystkie zintegrowane antyrasowe instytucje, no to jest amerykański kościół protestancki, czy tam katolicki tak samo, no i wojsko, w sumie całe te ruchy wyzwoleńcze czy reagujące na niewolnictwo, no to wszystko to się brało z kościołów protestanckich, no i socjaliści o tym nie powiedzą nigdy i nigdzie. No jest to takie po prostu oskarżanie. Ameryka to zrobiła i Amerykę trzeba zniszczyć. Oskarżanie Ameryki, no to tak samo jest wśród akademików, wśród profesorów, wśród studenci zaczęli śpiewać tak samo. W 1987 roku na Stanford University, to jest kalifornijski komunistyczny uniwersytet, no to oni tam właśnie krzyczeli hej, 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 ho, Western culture must go, czyli to znaczy było takie ha, ha, ho, ho, kultura chrześcijańska musi odpaść. No później zaczęli tłumaczyć, że wszyscy ci naukowcy, że biali naukowcy zaczęli eliminować tych ludzi, którzy dali podkład jakiś polityczny, naukowy, historyczny, bo oni powiedzieli, że to robili tylko biali,
biali ludzie i faceci, tak? Zaatakowali facetów, no bo to są te ruchy feministyczne, białych, no bo to są te ruchy wielokulturowe. No i właśnie powiedzieli, że wszyscy ci umarli, to się nie liczą. No i powiedzieli, że ten cały wielokultura jest ważna, jest taka sama, tyle tylko, że zachodnia chrześcijańsko-europejska kultura jest mniej ważna niż wszystkie inne. No to jest idiotyczne z samego założenia, tak? Jeżeli wszystkie są takie same, to dlaczego akurat ta jest gorsza? Dużo tych komunistów, socjalistów to tłumaczy, że cała ta zachodnia kultura, no to była wymyślona po to, że żołnierze amerykańscy, jak mieli jechać bronić Europy w czasie I wojny światowej, żeby bronić tej europejskiej, białej, chrześcijańskiej kultury, no to właśnie tłumaczyli. No ale to nie jest prawda, no bo na wszystkich tych Ivy League, to jest cała grupa uniwersytetów i koledzy już historycznych, one były zakładane, Brown, Yale, Harvard i tak dalej, to są ta dziesiątka tych uniwersytetów, no to oni zawsze tłumaczyli historię, cywilizację zachodnią, zaczynając od Grecji, Rzymu i tak dalej, także to nie było to w czasie pierwszej wojny światowej. Cała ta nauka chrześcijaństwa no nie bardzo pasuje tym socjalistom, którzy propagują tą wielokulturowość, no bo muszą tłumaczyć, muszą skarżać Amerykę, żeby mieć chłopca do bicia. Następna strona, żeby oskarżać Amerykę, no to jest cały ten koronawirus, tak? Cały ten koronawirus. No różnie można krytykować prezydenta, ministrów zdrowia i tak dalej. No, problem jest taki, że w Ameryce nie ścigali policyjnie, nie sprawdzali, kto zachorował i co, kto roznosił. Za dużo jest wolności. Druga sprawa to jest taka, że w latach 1910 nastąpiło takie prawo zachowywania prywatności z chorych. No to wszystko to się łączyło właśnie z homoseksualistami, z AIDS i HIV, bo zrobili takie prawo, że nikt z nikim nie może o niczym rozmawiać, jeżeli chodzi pod względem zdrowotnym, bo nie chcieli doprowadzić do tego, żeby ludzie wiedzieli, że ktoś ma AIDS czy HIV, żeby go nie przyjęli do pracy. No i teraz to się mści. Nikt nie może rozmawiać o nikim. Nie podają kompletnie wieku, kto umarł, jak umarł, rasy, stanu zdrowia i tak dalej. Także, że no komuniści rzucają takimi hasłami w tych gazetach, w telewizji, że Trump zamienia Amerykę w zasrane państwo. No shithole, to o co chodzi? No chodzi o to, że po prostu Trump użył kiedyś tego określenia na te kraje, żeby Ameryka nie zmieniła się właśnie w shithole, że wykopią dziurę w ziemi, no i tam robią swoje potrzeby fizjologiczne, no ale to tak jest. W Chinach jak się pojedzie, no to jest dziura w ziemi, no jest to jakiś tam wychodek czy coś takiego, no ale w ten sposób mówią. Rolling Stones, gazeta Rolling Stones, no też bardzo lewacka, no to tak tytuł takie miała, że pandemia po prostu załatwiła Amerykę. Na tej całej konwencji to też jest cyrk. Michelle Obama to jedna z murzynka jedna z w sumie
Obama z Michelle, oni kupili za 20 milionów dolarów posesję na Martha's Vineyard. To jest taka wyspa na wschodnim wybrzeżu, tam gdzie filmowano film Szczęki 1. No i ona powiedziała, że ona kocha Amerykę, że uwielbia Amerykę. No ale komunistka w 2008 roku to powiedziała, że w 2008 roku to pierwszy raz, no kiedy zostali wybrani, jej mąż został wybrany na prezydenta, to ona powiedziała, że pierwszy raz czuła się dumna z tego faktu w swoim życiu. Aleksandra Ocasio-Cortez, 27-8-letnia komunistka z Nowego Jorku, no to właśnie powiedziała, że ona żyje w faszystowskim kraju, że ona żyje pod faszystowskim prezydentem. No to jest tego rodzaju rozdzielanie, tak? No to nie ma wspólnego zdania. Oni chcą zabić konserwatystów, oni chcą zniszczyć, oni chcą mieć po prostu jedną partyjną. Także następny raz mówię, jeżeli jesteś Polakiem, jeżeli jesteś Polką, to jest to, co Amerykę czeka. Jednopartyjność. Za 10, 20, 30 lat, jak do tego dojdzie, no to będzie mordowanie, to będzie wyniszczanie konserwatystów, to będzie jedna partia. Bernie Sanders, komunista. Trzeba pamiętać, że on w latach 50., 60. pojechał na swoją 60. czy 70. pojechał na podróż poślubną do Moskwy. On jeździł po tych różnych kołchozach, po fabrykach. No i pierwsze, co robił, to napierniczał na Amerykę, no i wychwalał Sowietów. To jest czerwona świnia, już nie może być większa czerwona świnia. On ciągle zachwalał Fidela Castro i za każdym razem, kiedy mógł, no to po prostu kopał Amerykę. I oni oskarżać Amerykę pierwszą, no to jest właśnie taki